Dobry, witam Cię bardzo serdecznie w dniu trzecim. Dzisiaj będziemy rozmawiali o enzymach trawiennych i ich roli w funkcjonowaniu organizmu. I dlaczego dobra kuracja przeciwpasożytnicza zawiera w sobie enzymy trawienne. Spójrzmy na samochód. Samochód do funkcjonowania potrzebuje paliwa, czyli składników odżywczych, które zasilają go i dają mu energię. Oleju, czyli czegoś, co sprawia, że tłoki się nie wycierają, że wszystko działa idealnie. Systemu chłodzenia, co sprawia, że silnik się nie przegrzewa i świetnie funkcjonuje. Samochód potrzebuje ruchu. Wiadomo, że jeżeli samochód będzie stał przez kilka miesięcy, to klocki hamulcowe przerdzewieją. Generalnie używany pojazd sprawuje się dużo lepiej niż taki, który stoi, jest używany raz na jakiś czas. A także samochód potrzebuje przeglądu regularnego. Zobaczcie, że jeździmy z samochodem do przeglądu obowiązkowo raz do roku. Nasz organizm, organizm człowieka jest trochę podobny do samochodu pod względem właśnie tych potrzeb. A mianowicie jakich? Potrzebujemy paliwa. U nas jest to odpowiednie jedzenie. Paliwo razem z olejem to u nas jest odpowiednie jedzenie i woda z cytryną, czyli taka podstawa funkcjonowania naszego organizmu, ta energia, którą dostarczamy organizmowi, ta woda, której potrzebujemy, żeby funkcjonować codziennie. U nas systemem chłodzenia jest sen, ruch, nasz organizm również potrzebuje się poruszać. Wtedy podnoszą się i endorfiny, lepiej działa układ krwionośny, układ limfatyczny, a także potrzebujemy przeglądu. I takim przeglądem jest właśnie kuracja oczyszczająca, przeciwpasożytnicza czy detox. Jak to się dzieje, że te posiłki, które spożywamy i ta woda, którą pijemy, jest wydalana i z tego uzyskujemy energię do funkcjonowania i wszystkie nasze narządy pięknie nam pracują? Dzieje się to w procesie trawienia. I tak jak tu widzicie, ten proces jest szalenie skomplikowany i zawiera bardzo dużo przystanków. Pierwszym takim przystankiem właśnie jest jama ustna, potem pokarm przechodzi przez przełyk, w żołądku trawią się głównie białka, potem z woreczka żółciowego i wątroby wchodzi tutaj żółć. Na początku dwunastnicy, czyli jelita cienkiego, są dostarczane enzymy z trzustki, potem w jelicie cienkim są odsysane składniki odżywcze, następuje też jeszcze trawienie, i w jelicie grubym jest odsysana woda. Pokarm wydostaje się przez odbyt. W jaki sposób skonstruowany jest pokarm, który spożywamy? Na przykład taka kanapeczka. Są tam tak naprawdę cztery składowe. Jednym są białka, czyli powszechnie się uważa, że najwięcej białka jest w nabiale, w mięsie, ale też niedocenione są źródła warzywne, strączkowe, kaszowe. W takim pokarmie są też tłuszcze, czyli wszystkie orzechy, oliwy, olej, na którym smażymy, czy tłuszcze w mięsie. W pokarmie są też węglowodany, inaczej nazywane cukrami. Bardzo dużo węglowodanów jest w rzeczach zrobionych z pszenicy, ale też węglowodany znajdziemy w bananach, w kaszach. Dobrym, jak gdyby dobrze znanym źródłem węglowodanów są makaron, ziemniaki, chleb. Błonnik jest zbudowany z celulozy i celulozy nie trawimy, ale też znajduje się w naszym pożywieniu i jest szalenie ważny dla układu pokarmowego, dlatego że błonnik to taka miotełka, która wymiata niestrawione resztki pokarmu. Budowa pokarmu, czyli mamy te cztery kategorie, o których mówiłam, ale białka tak naprawdę powinniśmy wyobrazić sobie jako taką strukturę właśnie zbudowaną z aminokwasów, czyli jeszcze mniejszych tutaj cząsteczek i taką skręconą, jest to struktura przestrzenna. Tłuszcze są zbudowane z glicerolu i z kwasów tłuszczowych i możemy je sobie wyobrazić właśnie jako taką konstrukcję. Cukry to jest cząsteczka o rdzeniu węglowym i glukoza wygląda właśnie tak, to jest wzór chemiczny, może być też przedstawiany na inne sposoby, ale ten jest chyba najbardziej popularny. Czyli te węglowodany mogą być właśnie zbudowane z takiej glukozy, albo mogą to być dwucukry lub wielocukry. A błonnik to jest właśnie szkielet węglowy z wiązaniami, których nie jesteśmy w stanie rozbić, nie jesteśmy w stanie przeciąć, dlatego że właśnie takiej celulozy nie trawimy, ale wyobraźmy to sobie jakie tak wielocząsteczkowy łańcuch. Jak to się dzieje, że białka, tłuszcze, węglowodany i błonnik, które są w tej kanapce, którą spożywamy, są
rozkładane na te mniejsze cząsteczki, no właśnie heliksy, na ten glicerol z kwasami tłuszczowymi, na pojedyncze cząsteczki glukozy. Za to odpowiedzialne są, moi drodzy, enzymy. Enzymy trawienne. Błonnika za to nie trawimy, tak jak mówiłam, dlatego że nie mamy właśnie tych kluczowych enzymów. Więc enzymy są odpowiedzialne za rozkładanie pokarmu na mniejsze cząsteczki, które jesteśmy w stanie wchłonąć i z których jesteśmy w stanie skorzystać w procesie funkcjonowania naszego organizmu. Czy tu chodzi o produkcję energii, czy budowę nowych tkanek, odnowę komórek. Białka to też nie jest taka prosta sprawa, dlatego że to jest taka duża cząsteczka. Potem enzym, który znajduje się w żołądku, pepsyna, przecina tą dużą cząsteczkę na mniejsze łańcuchy. Potem mamy trypsyny i inne enzymy, które rozcinają te cząsteczki na jeszcze krótsze łańcuchy. Potem mamy peptytazy, które też są enzymami i rozcinają ten łańcuch na jeszcze mniejszy łańcuch złożonych z dwóch czy trzech aminokwasów. A później peptydazy dzielą te dwu czy trzy cząsteczkowe łańcuchy na pojedyncze aminokwasy. Czyli zobaczcie, jak to jest skomplikowany proces i na każdym etapie potrzebny jest inny enzym. Ale zerknijcie tutaj. Tutaj mamy żołądek, czyli pepsyna znajduje się w żołądku. Za to trypsyna znajduje się już w dwunastnicy, czyli w innym odcinku naszego układu pokarmowego. A potem to się wszystko dzieje w jelicie cienkim. Czyli zobaczcie, że cały układ pokarmowy, aż od żołądka do jelita cienkiego, jest odpowiedzialny za trawienie białka. I na różnych etapach potrzebne są różne enzymy. Czyli tych enzymów mamy wiele rodzajów i wszystkich ich potrzebujemy. Zobaczcie, jaka to jest różnorodność i jakie kluczowe one są. Dlatego, że jeżeli nie posiadamy tych enzymów, to będziemy mieli te wielkie cząsteczki białkowe. I z takimi białkami jest dużo problemów, dlatego że jeżeli one są niedotrawione, to zalegają w organizmie w postaci złogów, często są wchłaniane przez rozszczelnione jelita i na przykład rozpoznawane przez organizm jako cząsteczka obca, atakowane odpowiedzią autoimmunologiczną i w ten sposób rozwijają się różne choroby. Jeżeli chodzi o węglowodany, to też mamy wielką cząsteczkę. Tutaj w jamie ustnej działa już amylaza ślinowa, która tak wielocukier rozkłada na mniejsze kawałeczki. Potem w dwunastnicy te mniejsze kawałeczki są dzielone na jeszcze mniejsze, czyli dwucukry, na przykład maltozę, a później w jelicie cienkim dzieli się te dwucząsteczkowe łańcuchy na pojedyncze. Czyli jest dokładnie analogiczny proces, ale używamy innych enzymów, które są specyficzne i działają tylko w połączeniu z cukrami, czyli węglowodanami. Z tłuszczami jest troszeczkę inna sprawa, dlatego że używamy do zmywania ludwika, a nasz organizm używa do zmywania tłuszczów żółci. Dokładnie ten sam mechanizm. Mamy dużą cząsteczkę, która jest rozbijana na dużo mniejsze za pomocą żółci. Tak samo działa ludwik, słuchajcie. Taka cząsteczka tłuszczu w dwunastnicy za pomocą lipazy. Lipaza trzustkowa to jest kolejny enzym, którego używamy tym razem do trawienia tłuszczu. Rozkłada takie cząsteczki tłuszczu na kwas tłuszczowy, na glicerol, na monoglicerydy, diglicerydy, czyli znowu na te podstawowe cząsteczki, których później używamy na przykład do budowania ścian komórkowych, do tego, żeby nasza skóra była elastyczna. I do wielu, wielu innych rzeczy. Enzymy. Wiecie już teraz, że enzymy są absolutnie niezbędne w procesie trawienia. Jak one działają? One działają tak, że do enzymu przyłącza się substrat. Tu jest takie, wyobraźcie to sobie jako dziurkę od klucza, czyli miejsce aktywne. I poprzez to przyłączenie enzym jest aktywowany i zmienia substrat w produkty. I w ten sposób na przykład z długiego łańcucha powstają krótsze łańcuchy. Czyli ten enzym, wyobraźcie sobie, jakie takie nożyczki, które przychodzą i przecinają te łańcuchy, zmieniają na mniejsze. Jaka jest charakterystyka enzymów? Enzymy to są białka, czyli są wrażliwe na pH. Spotkaliście się kiedyś z takim doświadczeniem, że zalewa się na przykład kawałeczek wątroby alkoholem albo octem. Albo podgrzewa. Co się dzieje, jeżeli smażymy mięso? To mięso się denaturuje. Mięso to białko i enzymy to białko. Czyli będą wrażliwe na temperaturę, na zmiany pH i na inne środki, które
mogą powodować denaturację enzymu, czyli to, że enzym zmienia swoje właściwości, staje się nieaktywny. I tutaj zobaczcie, że gotowane krewetki robią się nieaktywne. Mamy świeże jajko, białko, gotowane jajko jest już znowu martwe, nie ma enzymu. Mamy białko, można pod wpływem jak gdyby ubijania zniszczyć strukturę białka, zniszczyć strukturę tych enzymów i znowu nie będzie działało. Możemy zdenaturować pod wpływem soli. Czyli gotowane jedzenie jest pozbawione już enzymów. Tak, czyli jeżeli w ciągu dnia jemy same gotowane potrawy, no to nie możemy, nie mamy skąd brać tych enzymów z zewnątrz. I takim najlepszym źródłem właśnie enzymów spożywienia są zielone koktajle, dlatego że tam dajemy żywe, świeże składniki, przebogate w enzymy trawienne. Dlatego też często zaleca się w momencie, kiedy jest ból gardła, na przykład jeść świeżego ananasa, dlatego że on zawiera mnóstwo enzymów, a enzymy są udowodnione naukowo, że rozkładają błonę ochronną, na przykład wirusów czy bakterii gram dodatnich i w ten sposób te mikroorganizmy dla nas patogeny stają się zdezaktywowane. Bardzo łatwo organizm jest w stanie je już rozłożyć, poradzić sobie z nimi. Czyli enzymy świetnie działają przy wszystkich infekcjach. Czy to bakteryjnych, czy wirusowych. Co się dzieje, kiedy w naszym organizmie brakuje enzymów? Skoro enzymy są odpowiedzialne za rozkładanie pokarmu na mniejsze cząsteczki, dzięki którym nasz organizm jest w stanie wchłonąć te składniki odżywcze do organizmu, to jeżeli nie rozkładamy tego pokarmu, to tworzą się złogi. Tutaj zobaczcie, te złogi są w stanie zalegać w każdym miejscu jelita. No, wyglądają nieatrakcyjnie, dlatego że one są w tym środowisku ciepłym. Jak jest ciepłe jedzenie w kuchni, zostawiacie na kilka dni, to jedzenie pleśnieje, fermentuje, brzydko pachnie i to samo się dokładnie dzieje w naszym układzie pokarmowym. To jedzenie fermentuje, przykleja się do ścianek. Jest dziedzina nauki, która odpowiada za to, że przyporządkowuje różne choroby miejscu, w którym są złogi w naszym jelicie grubym. I tu macie określone właśnie te miejsca. Tutaj są choroby tarczycy, serca i płuc, żołądka, nerek, układu moczowego. Co się dzieje jeszcze, kiedy brakuje enzymów? Tworzą się złogi. A złogi to jest cudowne miejsce i zarazem pokarm dla grzybów. Zobaczcie, tu jest zdjęcie zrobione podczas kolonoskopii. Tak wyglądają kultury grzyba w przewodzie pokarmowym. On po prostu rozrasta się na ściankach, na powierzchni naszego układu pokarmowego. Przerażające. Do tego są infekcje grzybiczne, infekcje intymne. Średnio co trzecia Polka na nie cierpi. Grzyb, wyobraźcie sobie, że to jest coś, co przerasta przez ścianę. To jest właśnie świetnie pokazane, jak rośnie kandyda. No oczywiście grzybica poznawki to jest jak już grzyb wychodzi na zewnątrz naszego organizmu. W ten sposób staram się wyjaśnić Wam, dlaczego enzymy są takie kluczowe. Niestety bardzo często ich nam brakuje ze względu na przetworzony pokarm, na to, że trzustka, która produkuje większość tych enzymów, nie radzi sobie najlepiej, jest dość obciążona. Dlatego podczas kuracji odrobaczającej dodatek enzymów jest naprawdę kluczowy. Dzisiaj było dużo wiadomości. Dziękuję Wam serdecznie. Trzymam za Was kciuki. Naprawdę byliście bardzo, bardzo dzielni. I do zobaczenia jutro. Jutro będziemy mówili o takiej kuracji właśnie opowiadającej o środkach przeciwpasożytniczych, o tym, jakich ziół używać, jakie używać, także będzie mnóstwo świetnej wiedzy. Do zobaczenia.